pracy w Kauflandzie, w Kauflandzie, w Kauflandzie. Jesteśmy tutaj, no, musimy wychodzić na ulicę, musimy pojawiać się w takich miejscach, gdzie dochodzi do nieprawidłowości, do naruszenia praw pracowniczych. A tu stanowczo do tego dochodzi, dochodzi do takiej recydywy. Kaufland znany jest z łamania praw pracowniczych. Jeszcze w zeszłym, w ubiegłych latach zwolnił naszego wiceprzewodniczącego i ten wiceprzewodniczący musiał walczyć 5 lat o to, żeby wrócić do pracy z powrotem w Kauflandzie. Trwało to 5 lat. Nie może być tak, że walczymy o sprawiedliwość przez taki długi czas. Ta osoba została ukarana, która zwolniła wiceprzewodniczącego. Dostała 300 zł kary. To jest bardzo śmieszne. Dopóki w Polsce nie będzie. Jeżeli rząd nie zajmie się prawami pracowników, trzeba tutaj chronić pracownika, a dotychczas to się nie dzieje. Pracownicy są wyzyskiwani, są naruszane ich prawa. Tutaj w tej sieci marketów dochodziło do systemowej dyskryminacji kobiet. Panie, które urodziły dziecko, dostawały niższe wynagrodzenie o 200 zł od pozostałych koleżanek, kolegów. I tą sprawą zajmowała się tutaj Jola Żołnierczyk, która właśnie za to, że ujawniła ten cały proceder i za to została poniosła największą karę, bo została zwolniona. Dyscyplinarnie, pomimo że była chroniona jako wiceprzewodnicząca związku i społeczny inspektor pracy. Na szczęście to się zmienia. To się zmienia, ponieważ już ukrócimy takie zwalnianie działaczy związkowych, ponieważ będzie można ich przywrócić do pracy na podstawie ustawy, która weszła teraz 22 września. Tutaj bardzo pomogła nam w tym Lewica i OPZZ. Agnieszka Dziemianowicz-Kon tutaj walczyła u nas. Mariusz Kotek, ta kandydatka tutaj przyczyniła się do tego. Wszyscy chcieliśmy, żeby chronić tych działaczy związkowych i w ten sposób ochronić pracowników. To się dzieje. Jesteśmy tutaj, bo jesteśmy też w sporze zbiorowym. Domagamy się dla pracowników 1200 zł podwyżki od 1 stycznia 2024 roku. Domagamy się także zwiększenia zatrudnienia w marketach i w magazynach, ponieważ teraz dochodzi do takiej patologii, że tych pracowników jest coraz mniej, ograniczone jest zatrudnienie. Dane, prosimy spółkę Kaufland, żeby udostępniła nam liczbę pracowników, jaka obecnie pracuje. My nie uzyskujemy żadnej odpowiedzi. Ignoruje się nasze pisma, a naszym zdaniem istnieje podejrzenie, że dochodzi do nieformalnych zwolnień grupowych. Domagamy się też podniesienia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do poziomu ustawowego. Jeszcze ponad 10 lat temu, około 10 lat temu, zarząd Kauflandu wraz z Solidarnością podpisał ten niekorzystny właśnie dla pracowników porozumienie, które określa wysokość tego funduszu socjalnego na wysokości poniżej tej wymaganej w ustawie. My się z tym nie zgadzamy. Chcemy socjalu dla pracowników, prawdziwego socjalu, nie pozorowanego. Chcemy, żeby mieli czasy pod gruszą, godne wynagrodzenia, żeby byli zaopiekowani też przez firmę, ponieważ fundusz socjalny powinien działać na rzecz pracowników. Takie zachowania są skandaliczne. No. Wydaje mi się, że tutaj w tym sporze jest też taki problem, bo Kauflad nie przyjmuje do wiadomości, że istnieje spór zbiorowy. A to jest jawne naruszenie ustawy o rozwiązywaniu spory zbiorowe. Do takich sytuacji nie powinno dochodzić. My w następnym etapie przejdziemy do mediacji, podpiszemy protokół rozbieżności i już będziemy gotowi do strajku. Nie może być tak, że ktoś uchyla się od sporu zbiorowego. Zastanawiamy się, czy też nie złożyć tego do prokuratury, tylko że jest taki mechanizm w Polsce, że to prawo działa tak niewłaściwie, tak długo przeciąga te wszystkie procesy, że takie złożenie nawet by przedłużyło właśnie ten cykl dojścia do realizacji postulatów
w zakresie wzrostu wynagrodzeń, też warunków pracy. I co najważniejsze, jesteśmy tutaj, ponieważ Kaufland no, zachowuje się względem związkowców i pracowników bardzo źle. Przygotowaliśmy taki plebiscyt na ćwikłe roku, na najgorszego menadżera. I w sumie w konsekwencji związek określił, kto zostanie ćwikłą roku, a zostaną tutaj trzy osoby. Jest tutaj pan Gunnar Winter, prezes zarządu Kaufland Polska. Trzyma taki koszyczek z ćwikłą. Pan Adam Madeja, członek zarządu Kaufland Polska, następna osoba nagrodzona, i pani Małgorzata Ławnik, dyrektor personalny Kaufland Polska. A to wszystko, ta nagroda jest za całokształt, za osiągnięcia. Jest to wieloletnia dyskryminacja płacowa młodych matek, smutnie niskie wynagrodzenia, przeciążenie pracą, postępujące obniżenie zatrudnienia, utrudnianie działalności związkowej, zabieranie premii frekwencyjnej za wzięcie urlopu na żądanie, utrudnienie przeprowadzenia wyborów na społecznych inspektorów pracy, uniemożliwianie kontroli społecznemu zakładowemu inspektorowi pracy, zwolnienie Jolanty Żołnierczyk, działaczki związkowej i inspektor i zakładowy inspektor pracy za ujawnienie procederu dyskryminacji kobiet. Mierny socjal z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych niższy od ustawowego. To właśnie te nagrody tutaj symbolizują, że osobiście domagamy się dymisji tego zarządu. Nie może być tak, że ten dialog jest pozorowany, a nie przystępuje się do rokowań, do czego zobligowała ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Musimy w tym kraju coś zmienić, ponieważ obecnie pracownik w ogóle nie jest chroniony. Państwo polskie nie chroni pracownika, pozostawia go samego sobie na długie lata procesów. Musi udowadniać, że jest niewinny, a tak nie powinno być. Państwowa Inspekcja Pracy jest bezzębna, ona powinna mieć właściwe narzędzia, żeby w przypadku tutaj dyskryminacji kobiet, która była w połowie czerwca ogłoszona oficjalnie zdiagnozowana przez Państwową Inspekcję Pracy, dopiero spółka podciągnęła te wynagrodzenia, podniosła im do równych wynagrodzeń koleżanek i kolegów, dopiero po pół roku. W Polsce prawo opłaca się łamać. Tak nie może być tak, nie może być w ten sposób, że łamanie prawa się komuś opłaca, bo to jest nawet nieuczciwe względem tych pracodawców, którzy prowadzą swoje biznesy i przestrzegają prawa pracy, przestrzegają przepisów i traktują pracowników tak, jak powinni być traktowani. Teraz chciałbym oddać głos, zanim wręczymy ćwikłę, chciałbym oddać głos Marcie Stożek, nasza koleżanka, która nas wspiera, kandyduje z listy Nowej Lewicy do Sejmu. Marta, prosimy o kilka zdań. Dziękuję bardzo. My oczywiście jesteśmy jak zwykle na tym proteście. Jak zwykle wspieramy osoby domagające się godnych warunków pracy, bo uważamy, że prawa pracownicze są prawami człowieka i wielkie, bardzo złe rzeczy dzieją się w Polsce, gdzie państwo regularnie pozwala na łamanie praw pracowniczych. To nie jest tylko ta firma, to się nie dzieje tylko tutaj, ale ogólnie widzimy, jak źle działa system, że dużym pokazem firmom opłaca się nie wypełniać zobowiązań narzucanych przez prawo pracy, stać się na to, żeby to prawo łamać. I tak jakby nasz system państwowy i nasze państwo się na to godziło. A tymczasem większość z nas, Polek, Polaków, jest osobami pracującymi. My utrzymujemy się z pracy. To nasze prawa powinny być najbardziej reprezentowane, najbardziej chronione i najbardziej wspierane i rozwijane. I przeciwko temu będziemy zawsze protestować, zawsze będziemy domagać
domagać się poszanowania tych praw i większej ochrony. Dzisiaj miała być tu z nami Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Niestety na skutek splotu różnych sytuacji nie mogła się tu pojawić, ale odczytam od niej list do związkowców i do Państwa. Kochani i kochane, choć nie mam mnie z Wami dzisiaj ciałem, to jestem całym sercem i duchem. Tak jak byłam z Wami pod tą samą siedzibą Kauflandu już wielokrotnie. Tak jak zawsze wspieram Was i Waszą walkę po to, że w samym sercu naszego kontynentu, wielkiej międzynarodowej korporacji, która chwali się wielokrotnymi nagrodami najlepszego pracodawcy w Polsce i Europie, dochodzi do naruszeń praw pracowniczych, ignorowania głosu pracowników i pracowniczek i w końcu zwalniania tych, które walczą o innych, mówi wszystko o tym, w jakim miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o przestrzeganie naszych praw. I nie muszę dodawać, że to nie jest dobre miejsce. Od lat prawa ludzi pracy w wielkich korporacjach i małych firmkach są naruszane i łamane. Jak zysk stawiany jest ponad prawo? Od lat w kraju, który wolność zawdzięcza ludziom pracy i związkowcom zawodowym, patrzymy na głos pracowników i pracowniczek, jest ignorowany. Ale to się zmienia. Czas, w którym wszyscy i wszystkie bezsilnie na to patrzyliśmy, się chodzi. Zmiana trwa i nic jej już nie zatrzyma. To zmiana, która wyrasta w tysiącach miejsc, w tysiącach serc. Wyrasta z tysięcy osób, które mówią, że mają dość. Zamiast biernie się przyglądać, walczą o to, co im się należy. Ta zmiana to wy. Kiedy teraz stoicie tutaj pod siedzibą Kauflandu i głośno upominacie się o to, co po prostu wynika z przepisów prawa, to pokazujecie, że nie dacie się złamać i będziecie walczyć. Tak jak nie dała się złamać Jolanta Żołnierczyk, bo Jolę, naszą wspaniałą Jolę, próbowali zatrzymać, próbowali ugłaskać i w końcu zwolnili. Czy to ją złamało? Czy poddała się? Czy schowała się i zamilkła? Nie. Tak jak nie poddaliście się wy. Tak jak nie złamaliście się wy. Tak jak nie zamilkliście wy. Jestem pewna, że wasza walka zakończy się wspaniałym zwycięstwem. Jestem pewna, że już wkrótce państwo nasze przestanie zamykać oczy na niesprawiedliwość i łamanie prawa. Tak jak już teraz wiem, że możliwość bycia przy was, wspierania was w waszej walce jest przywilejem i zaszczytem. Dlatego razem z wami żądam uczciwej płacy i rąk do pracy. Oraz oczywiście Jola zostaje. Do okrzyku Jola zostaje, to łączę się i ja. Rozmawiamy o różnych trudnych sprawach, które są w zakładzie pracy, w Kauflandu. Jest mi miło, że mogę pomóc Kauflandowi jednak słowem, bo czasem jak kiedyś można było pisać w komunikacie, no bo jak wszyscy wiecie, w zeszłym roku zostałam zwolniona dyscyplinarnie za to, że po prostu wstawiałam się za prawami pracowniczymi, za wami, że po prostu kobiety, o których właściwie już od roku, ponad roku mówimy, to są potrzebne dyscyplinowane władza, bo to się zmieniło od stycznia, w końcu jakieś tam wyrównania się zdarzyły. Oczywiście centrala mówi, że to nie jest to dlatego, że jest dobrze gotowalczy, że to jest dobra ich wola. No, dobra wola w momencie, kiedy się łamie prawo, to taka trochę ironia. Chciałam jeszcze powiedzieć, że oprócz tego, że była ta dyskryminacja matek, jeszcze jest taki jeden szczegół. Chodzi o to, że jak pracownicy przychodzą z chorobowego, z L4, to również nie dostają zasłużonych podwyżek, bo on był na L4. Więc musi odpowiednio długo odrobić to L4. Może się mu uda wejść w końcu na stawkę, którą mają jego współpracownicy na stawkę. Też nie dotyczy nie tylko matek, ale osób pracujących z chorobowego, gdy stracili zdrowie w tej firmie, gdzie praktycznie pracowali ponad siły. No, mogłabym
wymieniać godzinami, o czym pracownicy powiedzą, o czym wspomnę, o czym rozmawiamy, jak szukamy wyjścia i rozwiązań, żeby sobie ulżyć. Naprawdę to jest bardzo trudne, a w momencie, kiedy działa związkowy, zostaje zwolniony, takie, że tak powiem, morale pracowników spada. Dokładnie, to była trudna lista działania w tym sposób, żeby uspokoić pracowników, żeby się wypisali. Jak zwolnimy działaczkę, czyli ja jestem drugą osobą, drugim działaczem w związku zawodowym, który po prostu został zwolniony tak, bo tak. Bez żadnych skrupułów. Po co? No bo latami się będzie walczyło o przepisy do pracy. Może ta ustawa, która teraz weszła, gdzieś jakoś mnie przysłuży i wrócę i będę mogła dalej z wami pracować. Teraz czekam na pierwszą sprawę, na którą już mam termin, na pewno w tym czasie dowiecie się, do czego się bardzo cieszę, ale słuchajcie, na termin rok czasu. To też się powinno zmienić, bo to jest straszne, żeby rok czasu czekać na przywrócenie do pracy, kiedy tak naprawdę nie zawiniło się niczym. Nie zawiniło się niczym, człowiek się stara pracować jak najbardziej, bo kocha to, co robi. I większość z was kocha tą pracę, ale jeżeli ona jest ponad siły, to jest po prostu już, to już jest po prostu dramat. Takie jest ostatnio modne hasło work-life balance, czyli łączymy pracę z życiem prywatnym. Super sprawa. Są możliwości, są benefity, o których się Kaufland chwali, wypisuje. Fajna sprawa. Są karty multisport. Są tutaj wyposażone sale, jakieś tam rekreacje. Są różne piękne kawiarnie. Fajnie. To jest wszystko fajne. Tylko co wtedy, kiedy na placówkach typu market grafik, który jest zaplanowany miesiąc wcześniej, on właściwie codziennie się burzy, bo tu potrzebujemy, bo nie mamy pracownika, ten się rozchorował, ponieważ jest tak mała ilość pracowników, a obiekty się nie kurczą. Towar w tych półkach musi być, ktoś go musi zrobić. Jak kiedyś, powiedzmy, robiło na jakimś markecie tą pracę 100 osób, to w tej chwili on robi 50 osób. Jeżeli ona jest przełączona, ta osoba, to wiadomo, że tej pracy raz nie wykona dobrze, dwa, codziennie się zmienia grafik, więc ona ma swoje prywatne życie, ten słynny work-life balance, po prostu dostosować do tego, co się tak nie dzieje. To po prostu się nie da. Te osoby po prostu padają w los. Jakie jest rozgoryczenie wtedy, kiedy tak, poświęcam swój czas prywatny, rodzinę, dzieci, wycieczki, fajne jakieś życie, nie wiem, może pójście z kimś na kawę, może pójście na jakąś, nie wiem, do teatru, do kina, bo czasami ludzie z Kauflandu chodzą, bo to są mądrzy, wykształceni ludzie, którzy potrzebują też takich fajnych rozrywek. Ale jak ona ma na przykład zaplanować cokolwiek, jak wieczorem dostaje telefon, masz zmianę grafikową, masz przyjść na rano. Miałam wolne. I to nie jest na zasadzie, bardzo cię proszę, czy mogłabyś, czy mógłbyś przyjść. No istnieje taka jednorazowa potrzeba, bardzo cię proszę. No wiadomo, że człowiek jest człowiekiem, jak nie mam mocno zaplanowanego lekarza, na którego czekało się pół roku. Spoko, przyjdę, no jesteśmy ludźmi i każdy musimy nawzajem sobie pomagać. Ale jeżeli to jest notoryczne, jeżeli notorycznie firma robi tak, żeby nas było coraz mniej, jest już tak po prostu, że zawodnik się nie pyta, tylko nie się grafik. Nikt się nie pyta, czy ty masz lekarza, czy ty masz to, aż przyjdzie koniec. To jest w ogóle jakieś pomylone. Jak my mamy żyć, jak my mamy funkcjonować? Praca ma nam służyć do życia, a my mamy żyć dla pracy. Po prostu my w tym kierunku to idzie. I właśnie to też trzeba zmienić. To są działacze związkowi, żeby o tym mówić, głośno mówić, bo to nie jest mój głos, to nie jest mój pomysł, tylko dzwonicie do mnie, mówicie o tym. Przychodzę z L4, bo nie wiem, przeciążyłam się, mam się pochwilę. Bo ciężki towar noszę. Nie tyle, co jest w przepisach PHP, a 4 razy tyle, bo to wymaga sytuacja, bo towar trzeba rozłożyć szybko, bo to jest to towar, który musi być chłodzony, musi szybko przejść z miejsca chłodzonego do miejsca chłodzonego, bo są to produkty świeże i tak to musi wyglądać. I czasami, powiedzmy, jedna kobieta przerzuca palety 2 tony,
gdzie to jest w przepisach BHP, przepraszam, w ciągu na przykład godziny. To jest po prostu niemożliwe, wiadomo, że ona się odciąga. W momencie, jak to robi codziennie, miesiąc, drugi, trzeci, to ona po prostu już nie wyda. Także ja nie jestem osobą, która mówi o siebie, tylko jestem głosem pracowników. Dziękuję. Jestem tutaj jako związkowiec, bo solidarność to jest to, co pracownicy mają najcenniejszego. I właśnie solidarność pracownicza jest niezbędna w walce o dobre warunki pracy, o dobre walce o to, żeby nie było mobbingu, żeby nie było zwolnień, żeby nie było wyrzucania za działalność związkową, żeby nie było zwolnienia działalności związkowej. Solidarność jest tak ważna, ponieważ prawo nas nie chroni. Chociaż oczywiście możemy sobie otworzyć kodeks pracy, zobaczyć te wszystkie piękne zapisy o tym, że osobom pracującym w określonych warunkach należy się umowa o pracę, o tym, że działalność związkowa jest chroniona. No to jak przychodzi co do czego, to prawo jest absolutnie bezzębne. Prawo nie ma, za tym prawem nie stoi siła, która mogłaby je egzekwować. Bo Państwowa Inspekcja Pracy jest finansowana gorzej niż Instytut Pamięci Narodowej. Bo sądy pracy są chronicznie niedofinansowane, przeciążone i nie są w stanie po prostu prowadzić tych wszystkich spraw. Bo kary za łamanie praw pracowniczych wreszcie są śmiesznie niskie. Bo inspektor pracy nie może decyzją administracyjną, gdy przyjdzie do zakładu pracy i zobaczy, że coś jest nie tak, wymóc pewnych zmian, tylko to musi być batalia sądowa, która trwa miesiącami albo nawet latami. I nie wszyscy, tak jak Jola, mają siłę na to, żeby siłę i wsparcie organizacji związkowych, żeby walczyć o swoje, żeby tłuc się z wielokrotnie większym molochem przez długi, długi czas w sądach. Nie wszyscy mają na to siłę i tak nie powinno być. Tam skąd pochodzi, tam jest mocniejsza ochrona pracownicza i tam na wiele rzeczy, które w Polsce się dzieją, po prostu nie może sobie pozwolić. Musimy zadbać o to, zarówno w parlamencie, jak i na poziomie związkowym, na poziomie presji pracowniczej na parlament, musimy zadbać o to, żeby Kaufland po prostu bał się łamać to, co jest w przepisach prawa, a przepisy prawa wzmocnić tak, by spory zbiorowe były realne, by związki były chronione i by traktował polskich pracowników tak samo jak niemieckich, czyli bał się łamać ich prawa. Dziękuję. Dziękujemy. Teraz udamy się do tego budynku. Wręczymy panu prezesowi nagrody, także członkowi zarządu Adamowi Madei, pani Małgorzacie Ławnik, dyrektorowi personalnemu. Idziemy. Zapukamy, zobaczymy, czy